Dzień dobry, witam serdecznie z tej strony Bartosz. To jest kolejny odcinek nagrany dokładnie chwilkę po poprzednim. W sumie dla was będzie jakaś przerwa pewnie między odcinkami, ileś tam dni, a dla mnie to wszystko maraton. Dążymy do zakończenia tej gry, chociaż może się okazać, że ona ma jakiś genialny gameplay na końcu, jakiś, nie wiem, endgame, nie wiem, nie mam pojęcia. Oczywiście między odcinkami niczego nie sprzątałem. To czasami są takie sprzątania, teraz nie było takiego sprzątania. Oczywiście chcę przypomnieć, że istnieje taka impreza świnkowa, że piłkujecie swój dom, macie pełno piłek wszędzie, ale jak lubicie bąbelki, to proszę bardzo, więcej bąbelek, proszę bardzo, a kurczaki dyskotekują w ogóle, proszę bardzo, tak się bawią zwierzęta na naszej farmie, doskonale. Ale te piłki to mnie rozwaliły autentycznie, nie spodziewałem się czegoś takiego. Ale zwierzęta też mają prawo być szczęśliwe. Mają prawo być szczęśliwe. O, kurka wodna, tak to wygląda. No, właśnie się ulepszyło. Ile mają miejsca? 2, ale pewnie teraz po 10, tak? Po 10. Po 12. No dobra. Jeszcze więcej dżemu. Spoko. A piłki są wszędzie. I skaczą, i... Tak. Mówiłem już, że ta gra jest trochę dziwna, ale jednocześnie pozytywnie zwariowana. No i bardzo prosta oczywiście, nie jest to nic wybitnego. Ale jest w tym jakiś urok. Dobrze. W ostatnim odcinku pod koniec zrobiliśmy szarlotkę dla architekta. Ta oliwa niech się robi, to jeszcze trochę jej zajmie. I teraz tak, mam nadzieję, że owce oraz kozy można będzie teraz ogarnąć, skoro mamy to ulepszone i postawione. A, i jeszcze w sumie jeden tomek możemy postawić. W sumie nawet 2. W ogóle to też można zrobić, nie wiem po co. Może się potem dowiemy. Coś ten, ale gdzie to jest? To przydałoby się to potem wymienić ewentualnie. Coś chciałem, ale nie wiem co. O, to chciałem. Zróbmy 2. Okej, i teraz idziemy sobie do architekta. Okej, ale to wszystko fajnie idzie. Nie wiem, kto to jest, trzeci albo czwarty dzień od nagrywek z tej gry i już to idzie bardzo do przodu. Oczywiście po drodze jeszcze inne rzeczy się robi, nie tylko gra. Ale to w sumie, wiecie co, pierwszy taki maraton nagrywania od czasów Series Endless Space. Pierwszy taki maraton od dawna. A tam były, nie wiem, z 2-3 maratony góra. Tu jest tylko trochę więcej. Jak się miewasz, Ellen? Quest. Możesz mi pomóc przy moim domu? Znów prosisz o stylową rozbudowę, a ja znów dotrzymam danego słowa. Rozbudowa domu 3. Doskonale. Jak się miewasz, Ellen, mogę ci w czymś pomóc? Quest. Możesz mi pomóc przy budowie domu? To już chyba ostatnie. Przynieś mi 5 sztuk drewna i pyszną sałatkę z arbuza. A od razu zabiorę się do pracy. Okej, drewno mamy. Pyszna sałatka z arbuza. No dobrze. To zanim wrócimy do domu po pyszną sałatkę z arbuza. Być może mamy już przepis. Mam takie wrażenie. Arbuzy mamy, więc teoretycznie wszystko powinno być. Sałatki z arbuza? To chyba same owoce, a owoce chyba już mamy wszystkie. Chyba. Okej. Dobra, czyli działa. A, nie, bo my chlewik ulepszyliśmy, ale dalej nie wiem. Nie mam pojęcia, czy to ma sens to tutaj postawić. O nie. Odwrotnie, proszę ja ciebie. 8. Tak. Dziękuję. Nadal nie wiem, czy to ma sens jakikolwiek, to co zrobiliśmy tutaj. Postawmy tu.
O, super. Dobra, większy magazynek na wodę, to znaczy więcej dłuższa walka z dystansu. Ulepszymy to. Najwyżej potem to gdzieś przestawimy, no nie wiem. Zobaczymy. 9. Nadal nie wiem, to postawimy to z małe, gdzieś w domku to postawimy. Domek blokka błotów, możemy to postawić tutaj, mam nadzieję. Na przykład tutaj. A, to są te wally takie. Jeden. I drugi. W sumie możemy drugi postawić tutaj. Tak trochę krzywo. Bo ten wally tu jest. A bo trzeba będzie baterii. Masz nowego pupilka. Mogę mu nawet dać imię. Jak to działa? Czy one są po cokolwiek? Czy one coś generują w ogóle? Nie wiem. Dobra, ale po co? Coś mi to, coś ten? Dowiemy się z czasem. Ale można będzie je pozbierać w końcu. I to jest dobre. I mam nadzieję, że to tak może działać, że może być ich kilka, naprawdę. To tyle, jeżeli chodzi o tą lokację. Teraz jak będziemy zanim będę wiedzieć co, najpierw strategiczne rzeczy. Zanim my w ogóle jakieś kolejne świnki albo jakieś zwierzęta będziemy oswajać, albo ten, ogarniać, to najpierw trzeba sprawdzić owce. W sumie wpadnijmy na chwilę do tej elektrowni, bo chcę coś naprawdę sprawdzić. Bo będziemy potrzebować wełny i krosna potem jeszcze, żeby coś jeszcze ulepszyć chyba. Co nam zostało jeszcze. Więc przydałoby się zobaczyć, czego owce potrzebują. W sumie mamy też już wszystko, żeby tą fabułę pociągnąć do przodu. Ale to później. Co to jest? Odtrutka dla owiec. Czyli one potrzebują jakieś odtrutki. Czyli musimy pociągnąć fabułę do przodu, bo tego sami nie zrobimy. No chyba, że ona ma jakiś, nie wiem, jakiś przepis nam da, no nie mam pojęcia. Na razie nic to nie wskazuje. Czyli tak tego nie zrobimy. Ale kozy chyba byłyby w naszym zasięgu, nie? Ale zanim to... dokończymy kwestię remontu. Wracamy do domu. Wracamy do domku. Ogarniamy tą sałatkę z arbuza. Czy jakoś tak. 40 dżemu. No z jabłek? No spoko. Zawsze coś do przodu. Tu bez większych zmian. Już 18 jajek w ogóle. Sałatka z arbuza, mówicie. Mam przepis? Mam. Czyli jagody. A jagody mamy. Tu. Nie to. Czasami jednak kursor by się przydał. Autentycznie. Poproszę sałatkę z arbuza. Od razu ulepszamy dom na maksymalny poziom. Super. A tą stację do ładowania baterii można gdzieś tu też postawić, myślę. Nawet w tym rejonie.
Ale po co to jest? Czemu to służy? Nie mam pojęcia żadnego. Nie mogę niczego z tym zrobić. Nie mogę, chyba że jeszcze nie mam baterii jakichś tam szczególnych. Niech to na razie tak stoi. Chociaż jest to trochę irytujące, że to się tak rusza ciągle, ale... Dobra, przywykniemy. Oliwa się jeszcze robi. Jak długo? No, towar ekskluzywny chyba, nie? Pod koniec gry dopiero się go zdobywa. Okej, idziemy do architekta. Ulepszamy dom na maksa. Co robimy w środku w domu? Jakiś remont? Zobaczymy. Bo tam pewnie będą jeszcze jakieś meble japońskie, jakieś takie upiększacze. Niby fajna sprawa. Ale szczerze... Remont, to co... Kuchnia jest? Jest. Pokój jest? Jest. Boże, się pomóc przy domu? Ho, ho! To już chyba wszystko. Jak już wrócisz, nie poznasz własnego domu. I taki jest teraz przestronny. Rozbudowa domu 4. No i to wszystko, jeżeli chodzi o niego. Nic więcej nie ma. Koniec. Dom jest wymaksowany. To teraz zobaczmy, jak to wygląda. Zwiedzamy domek. Jest trochę łażenia. Ale wszystko idzie do przodu. Okej, jak się prezentuje z zewnątrz? No, jest taki trochę większy chyba. Dostał dodatkowe pinterko, to już było. Tak, tam, z tamtej strony. Z tej strony. O, tak to chyba nie wyglądało, wam powiem. Taki dosyć wysoki się zrobił. O, teraz działa. O, czyli tak to działa. Bateria. Ale że ona generuje baterię, czy jak to działa? Bo bateria to bateria, nie ma w tej grze, że ona doładowana albo ten. Nie mam pojęcia. Dobra, wchodzimy do środka, zobaczymy, jak to wygląda teraz. Jakie są... Oczywiście wiadomo, to będzie w tych pokojach śmieci, nie? Ale... No to oczywiście wszystko ładnie, pięknie. Tu też piękna kuchnia. Oczywiście. A teraz uwaga, ten domek, o, ten, znaczy pokój ten. Wow, ale moc. Jakie? Uroczych mebli. No to nie dla mnie. Ale cóż, trzeba być uniwersalnym. Ta gra takowa chyba jest. No, lepiej się wszystko. Teraz lepiej to zasysa. A tu japońskie. Tak. I więcej tapet. Wow. O, te kiliski chyba to są? Jasne. Dajcie coś ciemnego. Żeby oczy nie raziło. O. To tu jest trochę jasno. Tu można byłoby coś. Takie lampiony na przykład. Czemu by nie? Okej. To może tak zostać. Ale co w tych pokojach można zrobić poza meblami? Wiecie, to jest taka zabawa fajna, nie? Można się pobawić w mebelki. Ale większe znaczenie housingu, no, nie istnieje. Fajnie, że można się trochę wczuć w postać. I coś porobić takiego. Zobaczymy, co jeszcze, jakie meble się odblokowały. Może będzie coś fajnego. Może z tych japońskich coś ładnego będzie, jakieś szafki albo coś. Aha, czyli to urządzenie bez końca generuje baterię. Aha, taki generator. Jakieś łóżka. Meble. Może coś, może koty, proszę. Może damy jej jakiś inny portret kota.
gdzieś tam nad łóżkiem, czy coś, niech sobie ma. A jeżeli chodzi o to, o, tu jeszcze czegoś nie mam, widzę, o proszę bardzo, rzeźba kwiatów, niesamowite. Może kiedyś? Japońskie, tu jakieś, o, niebieskie łóżko, proszę bardzo, jasny zegar, będziemy my ciemny, jest takie bardziej ekskluzywny chyba. Ciemna orientalna lampa, krzesło, ten niebieski fotel razy dwa, jakiś wazon, doniczka, o, lampka orientalna, fajnie. Ciemny stoliczek, ciemny stół, ciemna szafa, ciemna sofa, mamy obrazek, gobelin w róże. W karpie koi. Dobra. To mam, to mam. Jakieś doniczki na kwiaty. Zegar. Tyle. Jakoś to rozstawimy na szybko. Tapety są już ten. Nie to. Tapet to chyba tyle. Proszę. Teraz tak. A może to będzie pokój dziadka? Co wy na to? Będzie dziadek zawsze robił styl azjatycki. Więc będzie mu pasowało. Przydałoby się z dwie takie szafy. Aha, tak, tak wisi. To jest takie małe. No i nie można tego na stolikach postawić i to jest problem. Bo gdzie mam to na jakimś tym postawić? Nie ma to większego sensu. A, to i tak lewituje. Mam nadzieję, że to potem poprawiam jeszcze, bo to będzie spoko wtedy. Jakaś mała lampka może, co by na to? Nie jestem jakimś mistrzem, jeżeli chodzi o wnętrza. Ale bym to postawić gdzieś, nie? W sensie na czymś, jako w jakimś stoliku. Załóżmy na przykład, że to jest jego gabinet. Albo nie, że to jest jego pokój. Może to? Karpie? Coś jeszcze mogę mu to postawić? Chyba nie. Na razie tyle. A w tym pokoju tutaj, niech to będzie jakiś, nie wiem, pokój gościnny, typu jakiś salon. Przydałoby się jeszcze więcej mebli, ale może kiedyś przy okazji.
Tu gdzieś by się przydał jakiś stolik. Albo tu gdzieś jakiś stolik. Może kiedyś przy okazji. Też nie ma co się śpieszyć szczególnie. Trochę krzywo, ale ujdzie. I chyba zrobiłem jeden zegar za dużo. Gdzieś go powiesimy może w przedpokoju. Gdzieś tutaj może jakiś zegar. Dobra, tyle co ulepszania domu. To dom jest wymaksowany. Dziadek dostał własny pokój w stylu japońskim. Mamy jakiś prosty, prowizoryczny salon. Który jest niedokończony. Może kiedyś go dokończę, jak będzie trzeba, ale wątpię. Chociaż kto tam wie. Jak będzie... Aaa, no tak, jeszcze jakieś doniczki są. Jakieś kwiatki. To w sumie... Po jednej na pokój? Pokój nie będą takie puste. O! Zawsze jakiś kolejny detal, nie? No dobra, to tyle z ulepszenia domu. Pomyślmy co dalej. Dom jest wymaksowany, nasza postać teoretycznie jest wymaksowana. Chociaż potrzebujemy jeszcze wełny, ale do wełny potrzebujemy owiec, a owce potrzebują odtrutki, a odtrutkę dostaniemy pewnie od tej botaniczki, ale dopiero wtedy, kiedy ogarniemy ten lód taki. To trzeba dalej ruszyć fabułę. To się jeszcze robi? Panie. Jak długo? I kolejne baterie. Jeszcze sprawdźmy może, jak to wygląda aktualnie. Właśnie. Mamy Korneliusza jeszcze w jednym miejscu tutaj. Ale wiem, gdzie on jest. Można byłoby się tam przejść do niego. To będzie później. Dobra, w sumie. O, remont jest zrobiony. Dobrze został wymaksowany. A niby tych szklarni można byłoby dostawić. To się będzie robić jeszcze, nie wiem, z 3 minuty pewnie. Pójdziemy, poszukamy Korneliusza. Ja wiem chyba, gdzie on jest. On jest gdzieś tutaj. Zobaczymy, co Korneliusz ma tam nam do powiedzenia. Oczywiście tu jest teoretycznie wszystko wysprzątane. Jest trochę ciemno, nie ukrywam. Większość rzeczy została wysprzątana. Tam też są takie lamy. Krówka. Na razie poczekamy z oswajaniem i kolejnych zwierzaków. O, robocików to na pewno możemy... Robociki możemy ogarniać. Na pewno. A zresztą to jest... Tylko robociki na razie. Ona jest czy nie? Ma te baterie, tak? Hej, hej. A, że już miejsca nawet nie ma. Dobra. To są jakieś paczki, co w nich jest? Nie mam pojęcia. To są odpady szklane, czy co to jest? Co ja dostałem? Może odpady? Nie wiem, coś mi generują tutaj, ale ja nie wiem, co to jest. Chyba szklane. Tak to wygląda, ale... Idziemy do góry, do tego Korneliusza. Zaraz pierwsza w nocy w grze.
I tu byłoby zejście na dół. I Cornelius jest tu. O, walizka przy okazji. Jakiś przepis. O, kurka. Jakieś serowe fundi? Coś takiego? Cornelius, no hej. Panno Ellen, jak miło mi wać pannę znowu widzieć. Dobrze, że mam swój stary kapelusz, chłodnawo tutaj. Chcesz posłuchać historii tego miejsca, czy musisz już iść? Bardzo chłodnowo, lepiej chodźmy. Co możesz mi powiedzieć o mroźnych szczytach? Mój kurzy zmysł próbuje mnie ostrzec, czyli wielkie zakłócenia fal radiowych. Mamy nowego wroga. Ktoś próbuje sabotować twoje starania, Ellen. Mam go wytropić i wyzwać na pojedynek? Wybacz, ale muszę uciekać. Mam zadanie do wykonania. I tylko tyle. Zadanie kończone. Fajnie. Pojawiło się coś nowego może? Nope, na razie nie wiadomo, co się dalej podzieje. Dobra, to zadanie wykonane. Okej, okay. To słuchajcie, w takim razie... W takim razie, moi drodzy... Remont w domu chyba można uznać za zakończony, chyba że, wiecie co, przejdziemy się jeszcze na szybko i zobaczymy tą oliwę, bo za oliwę chyba gdzieś można coś... Za oliwę chyba gdzieś coś można jeszcze kupić. Tam jest jeszcze wata, ale oliwa też. Tylko co to było? To było to do majonezów? Czy to było do serów? Chyba do serów. Ta sama postać jest wymaksowana. O, jest oliwa. Poproszę oliwki, 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 oliwki tu. Bo co to się robi tak długo? A wiecie co? Szczerze? Jeżeli ta praca do oliwy robi się tak... Jeżeli ta oliwa się robi tak długo, to nie ma to serio wypadałoby zrobić tego więcej. Dwa... To masz, dobra, jeszcze jedno, może mamy cztery łącznie. Jeszcze jedna może szklarnia, co wy na to? Albo może dwie nawet? Okej. Okay. To jest duża w ogóle ta tłocznia. Oliwy. Tu. Tu. I tu. Proszę oliwki. Niech się to robi. Trochę, przemysł na trochę większą skalę. Bo wiecie, takie majonezy, czy tam dżemy, to się robi szybko. A to się robi bardzo długo. Oj, nieładnie, Bartek. Chciałeś użyć bardzo niefajnego słowa. Tak się nie robi. Co to jest? Co to jest? Lampa dla kur. Wow. Ona świeci? No oczywiście nie świeci. A jak to zapalić? Nie da się. No cóż, to jest tylko taki ten. Trzeba byłoby to w końcu wszystko zebrać. O. Mleka przybyło. Ale tutaj wszystko spoko. Ono się spokojnie robi. W dużym skrócie. Uproszczając. Jeszcze postawimy szklarnię. Ile tego tu zmieścimy? Jedną. Jeszcze jakaś jedna po środku może. Swojono go. Okej. Okay. Mam nadzieję, że to co tam podniosłem, to ten. To się to tam zostało. Sprawdźmy to. Aż jestem ciekawy, czy to się zapisuje. Nie, chyba zostało utracone. Ale tam było tylko kilka rzeczy. Jakieś tam truskawki, ziemniaki. A może to zebrałem przy okazji? Nie wiem. Chyba nie. Chyba, że ten. Znaczy ta szklarnia. Ale szczerze wolałbym, żeby te szklarnie były jednak trochę większe w środku. Jeszcze. Bo nie wiem, czy to jest mega ekonomiczne. No może... Jest tam więcej tych... Jest może więcej tych pól.
Tu więcej szklarni nie postawię. Może tu pośrodku jeszcze jakąś jedną w przejściu, ale to już tak trochę lipa. Kot, shop. Shop może miodu potrzebuje, co? Tak trochę chyba to chyba logiczne? Nie wiem. Zawsze to jakiś miód mamy w zapasie. Mamy trochę syf w ekwipunku, nie ukrywam. No są jakieś krzesła, ja je w ogóle ten odłożę do domku. Niepotrzebne są teraz. Do jakiejś skrzyni je dam. Najwyżej się po nie wrócę. One tylko zalegają w tym ekwipunku i... nie wiadomo po co. Dobra. Będzie teraz trochę więcej miejsca na wszystko. Skoro jest tak ciemno, to się połóżmy. Jeszcze pójdziemy zobaczyć, gdzie można coś kupić za oliwę. I to jest albo u Jay, albo u tej od mody, tak mi się wydaje. Albo tutaj. Sprawdzimy najpierw tutaj. Możliwe, że tutaj coś za oliwę można ulepszyć. Ale mogę się mylić, może tu też już ma wszystko wykupione. Ha, wiedziałem. Czyli u Jay. Tu. Tylko u niej coś zostało do kupienia. Jeszcze za wełnę? I za oliwę właśnie. Chyba. Ale to bieganie serio mogło... Chociaż, no właśnie, nasza postać się przemieszcza znowu trochę szybciej, nie? Więc jest to trochę sprawniejsze. O, robocik. Ciekawe, czy one potem coś zbierają, albo coś takiego. To można, aha. Super serowarni. Czyli lepsze sery można robić. Kupujemy. I od razu ulepszamy. No chyba są dwie takie maszynki? Od razu sobie tego robota tutaj. O, proszę bardzo, jest kolejny robot dla nas, jakby. Trzeba byłoby się w ogóle przejść trochę po lokacjach i popatrzeć, gdzie te roboty jeszcze są. I nie wiadomo, ile robotów przypisanych jest na jeden domek. Nie wiem, 5? Tu też jest dzik, widzę. Już otrzymał pomoc. Fajnie, jakby ta gra miała też jakieś osiągnięcia, achievementy. To można byłoby trochę fajnie wszystko pomaksować. Tak szczerze. Dobra. To co? To jeszcze tą jedną maszynkę sobie ulepszymy i będziemy kończyć odcineczek. A w kolejnym odcinku lecimy dalej robić jakieś misje. Tak myślę. Tak raz naprawdę już, tu już jest prawie wszystko zrobione. To co mogło być zrobione, to jest zrobione. Nawet już nie czuję potrzeby szczególnej zbierania tego, szczerze. Śmieci się też powoli kończą. Dwie te maszynki do serów. Nie, to. Te dwie. No i tylko to zostało, krosno jeszcze. Szczerze, dwie maszynki do sterów spokojnie starczą. Dobra. No to na razie tyle. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Łapeczka, subik, jeżeli ktoś chce dalej śledzić, oglądać. Jeżeli ktoś chce śledzić, być na bieżąco z materiałami, jakie publikuję. Jakie, może streamy jakieś od czasu do czasu. Zapraszam też serdecznie na serwer Minecraft i VSMC. Informacje macie w opisie, jak tam wejść, jak to wszystko tam działa teoretycznie. Zapraszamy. No i dziękuję za obejrzenie do końca. Do usłyszenia do następnego odcineczka.